Polka musi oddać dziecko Marokańczykowi. Finans polecany są. Mieszkająca w Polsce Katarzyna N. musi oddać mieszkającemu we Włoszech Marokańczykowi Muhammedowi ich 7-letnią córkę. Postanowił sąd rejonowy w Nysie. Matka ma 2 tygodnie na wykonanie postanowienia. O powrót córki do Włoch walczył jej ojciec, który jest Marokańczykiem. Powoływał się na konwencję haską. Matka, która jest Polką, chciała oddalenia wniosku. Sędzia Anna Ryndak z Nyskiego Sądu w uzasadnieniu wyroku komentowała, że małoletnia od swoich narodzin mieszkała we Włoszech, gdzie uczęszczała do przedszkola, potem do szkoły. Tym samym jej centrum życiowe znajdowało się na terenie Włoch, a nie w Polsce. Sąd uznał także, że wbrew temu, co utrzymuje matka dziecka, nie ma dowodów na zaistnienie poważnego ryzyka w związku z nakazaniem natychmiastowego powrotu małoletniej do jej miejsca zamieszkania. Katarzyna N. oraz jej pełnomocnik poinformowali, że wniosą odwołanie od wyroku. Matka wyraża także obawy, że córka może zostać wywieziona do Maroka i po ukończeniu 9 roku życia zostać wydana za mąż zgodnie z tamtejszymi zwyczajami. Finans polecany są.